Hej, witajcie. To już drugi gameplay z Platinum Edition. Oczywiście znowu spróbujemy coś porobić. Na ostatnim live'ie i tak zrobiliśmy dosyć dużo. Jeśli was nie było na live'ie, to obsialiśmy to pole. Tamto, to zacząłem teraz siać. Zebraliśmy tamto pole i już prawie mamy całe obsiane trzciną. To tu jeszcze jedno, 14. A dwójka jest właśnie obsiewana soją. Więc jest spoko. Teraz będę chciał... Teraz będę chciał pewnie sobie przenieść trochę te nasiona, żeby były bardziej dostępne w miejscu, bo zaraz ich będę potrzebował. Bo w siewniku się chyba kończą, jeśli dobrze pamiętam. Tak jak mówiłem, na lewie naprawdę było fajnie. Fajnie się grało, fajnie się gadało. Dobrze, ja to biorę. A chyba tak. Dobra. Więc przewiozę sobie to w inne miejsce, żeby to łatwiej, żeby to w lepszym miejscu mieć. Że sobie tylko podjeżdżam i biorę. A nie, że tam muszę gdzieś manewrować. O kurczę. Zahaczyło mi się. Będę się ogólnie ciszej starał mówić. Bo mama śpi po nocy, więc nie chcę jej obudzić ani nic, a odcinek bym chciał nagrać. Mogłem w sumie wstać tam o 3 w nocy i to nagrać, ale... Ale no... Ja jakoś nie wstałem. A myślałem, że wstanę, bo wcześniej poszedłem spać. Dobra, najlepiej jakby ktoś tu... Jakby oni przestali, jakby to oni to skończyli w ogóle i mogłem sobie przyspieszyć czas i żeby to urosło fajnie i żebyśmy mogli ogarniać trzcinę cukrową. Byłoby spoko. Zrobilibyśmy sobie już nawet żniwa trzciny cukrowej, tylko jak widzicie, no on tutaj... To tutaj trwa trochę to obsiewanie trzciną, czy tam sadzenie trzciny, nie wiem jak to się nazywa dokładnie. Te tutaj inne siewniki to są po metrze, ten jest tylko po... Ten jest po 2 metrach. Ten jest ciekawy, ten jest też pojemny. Czy ja będę potrzebował jeszcze trzciny? Nie, ale zaraz tym trzeba będzie napełnić. A trzcinę może mi starczy do końca, chociaż chyba nie. Chyba będę musiał jeszcze jedną paczkę dokupić. To sobie dokupimy zaraz, tylko tego napełnimy. On trochę nieefektywnie jeździ, mógłby jeszcze trochę pojechać, chociaż nie, właściwie, bo tutaj ma koła, tutaj nie sieje. To nie, właściwie to nawet okej jeździ. Dobra, poczekaj. Tak tu już przejadę polem, jak się tak ustawiłeś. Ogólnie postaram się te gameplay jakoś tak przycinać fajnie w momentach, kiedy jest nudniej, kiedy się coś nie dzieje ciekawego, na przykład pewnie obecne, aż będziemy trzcinę cukrową zbierać, bo myślę, że to będzie ciekawy moment. Dobra, to ja jadę jeszcze, kupimy na pewno paczkę trzciny jeszcze jedną. Już mniej więcej pamiętam, gdzie jest sklep, nawet z live'a ogarnąłem. Live bardzo fajny był. Bardzo fajnie się bawiłem. I na pewno zrobię niebawem kolejny. Kiedy w sumie będę miał gorszy humor może, bo strasznie poprawia humor taki live. A to ile subskrypcji wbiłem, to aż się zdziwiłem. Bo po prostu w parę tych chwil wbiłem chyba z 30 subskrypcji. No, niesamowite. Niesamowite, skąd się tyle ludzi wziął, nie mam pojęcia. Czy YouTube podesłał po prostu ludziom ten live. Nie mam pojęcia, ale się cieszę. Nie było nas może dużo, bo 8 chyba najwięcej było.
może osiągnę swój cel 10 na następnym live'ie. Byłoby fajnie. Ta hala wygląda trochę jak z tego, jak z Gold Edition. Taka... No, znaczy nie, że wygląda tak samo, ale chodzi o to, że tam też jest taka hala. Palety. Paleta trzciny cukrowej. Kup. $360. A, tu się pojawiła. Dobra, i mamy, i jedziemy. To nawet tam na pole już możemy zajechać od razu. Tylko się upewnię. Gdzie to jest? Dobra, to tam 14, to będziemy przejeżdżać obok. Tak, akurat. Ostatnio myślałem, że materiał mi wyszedł jakoś nie za długo, a okazało się, że pół godziny. Już zapomniałem, jak to się renderuje. Jak to się renderuje długo w tym Movie Studio. Kurczę, 40 minut chyba. No, według mnie dość długo. Przesyłanie też tak ponad godzinę gdzieś. No, więc będę się starał trochę krótsze robić. Krócej, a może i częściej. Jeszcze nie wiem, jak to często będzie. Myślę, że to będzie tak często, jak będę chciał to wrzucać. Więc musicie śledzić mój kanał i nie przychodzić w ustalone dni, bo po prostu to się będzie tak bardzo losowo ujawniać na moim kanale, że tak powiem. Dobra. Teraz sobie zahamuję pracownika. Chociaż też powinien być taki system rozbudowany, że on widzi, że podjeżdżam i hamuje. I napełnia. To by było całkiem spoko. Ale już sobie to ogarnę. Nie wiem, czy muszę tak nachylać na niego, czy tak obok wystarczy? I R? R, tak, dobra, wystarczy. Napełnia się ładnie. I dobra, możesz jechać. No i git, mamy to ogarnięte. Trzciny już nie zabraknie raczej. A ten ciągnik jest fajny. Nie ogranicza mnie żadna kabina, taki po prostu sadowniczy. W końcu w ciepłych klimatach, to wiecie tam. To okej, jest. Tylko pewnie, nie wiem, czy często deszcz pada. A w takich tropikalnych klimatach częściej deszcz pada, więc nie wiem, temu mam daszek pewnie. Ten jest brudny całkowicie. Będzie jakiegoś kerszera trzeba ogarnąć. Ten coś sobie sieje. Możemy posiać trzcinę. W sumie. Jak nie mamy co robić. Albo zróbmy tak, że ja może sobie dosieję tą trzcinę i jak już dosieję, to do was wrócę. Więc odpalę nagrywanie, jak to ogarnę. Dobra, widzimy się ponownie. Obsiałem całe to pole. Tamte też są już wszystkie obsiane, nawet już zboże urosło. Teraz tylko przewijam czas do przodu. O, czy to jest ta faza już? Nie wiem, nie znam się. Dobra, jest. Usuń łęciny. Ciekawe, usuń łęciny. Dobra. W takim razie, tak sobie już to zostawimy. Niech sobie to tak jest. I ja może wyłączę usychanie roślin. Niech nie będą usychać. I my sobie zaczniemy pracę. Pierwsze spotkanie z tym kombajnem w ogóle. Muszę coś poustawiać na przyczepie. Chyba przyczepa jest ok. Żadnych specjalnych opcji. Dobra. Możemy B nacisnąć i zobaczyć, jak to działa. Muszę chyba jeszcze bardziej w lewo. A i co tak wpada? Trochę za daleko.
A i tak to ma być. No ciekawie. A teraz nie ścinam. Muszę to ogarnąć, jak jechać dokładnie z tym. Bo nie jestem pewien. Ale ciekawe. Fajnie to wygląda. Więc się sypie do tej przyczepy. Teraz bym musiał może tam na drugi koniec przejechać, tylko że drugiego końca nie mam, bo to nie urosło. To ja sobie jeszcze przyspieszę czas do jutra. Niech to urośnie po prostu. Mogę nawet zatrudnić pracownika, może tak zrobię i zobaczę po prostu, jak on to robi. Aha, bo to te z góry tnie, a potem to... Aha, rozumiem. To jest tak było fajnie widoczne. Faktycznie, no. To obcina te u góry. A potem tam między te śruby wchodzą te bardziej uschnięte części. To z góry to jest jeszcze takie... To by jeszcze rosło chyba bardziej do góry, nie wiem. A te z dołu to już są uschnięte takie części. Jestem ciekawy, co pracownik zrobi, czy on będzie potem jechać w tej trzcinie i to tak zbierał? Nie wiem, zobaczymy, jak ten pracownik też sobie z tym radzi. Tutaj leżą te części tej trzciny i co on teraz zrobi? On to będzie chciał pewnie tak po prostu przejechać i tyle, tam w tą trzcinę. Czy on to chce zrobić? Bo jak tak tego zatrzymam, bo mam tego moda na ścieżki i nie chcę, żeby mi poniszczył. No, on tak pewnie zrobi, więc dobra. Poradzę sobie bez niego. Nie wiem, gdzie mogę sypywać tą trzcinę. Może do silosu? Nie jestem pewien, jak to... Jak się z tym obchodzić w ogóle. Zobaczymy, jak to mogę wyładować. No i zapewne też mogę sobie zatrudnić pracownika i on będzie jeździł i to zbierał. A ja będę obok niego przyczepą, tylko jak mówiłem, no on wjeżdża w tą trzcinę potem. Przynajmniej tak mi się wydaje. I będzie mi ją niszczył, więc to nie ma sensu. Niestety mogli to jakoś lepiej rozwiązać. Ja nie mogę tego tak, prawda? Chyba, że muszę odłączyć ten kombajn, zobaczę. Odłączę ten kombajn. Albo wpadł mi pomysł na live'ie. Nie, może zrealizuję, że... dam na multika. I jakiś szczęśliwiec wbije i mi pomoże z tą trzciną to ogarnąć. Jest jakiś pomysł w sumie. I byśmy to zrobili. To jest myśl, prawdę mówiąc. Dobra. Nie da się tego tutaj wsypać, tak więc to musi mieć albo gdzie indziej silos, albo po prostu trzeba to na ziemi składować. Kupię sobie wiatę, ale nie wiem, one są chyba za drogie. Nie wiem, czy mnie stać. A jak nie, to mógłbym właściwie wziąć kredyt. 9000 kosztuje, wezmę kredyt na to. Nie wiem, czy to była ta wiata, jeszcze się upewnię. Ale wezmę sobie kredyt na to, na tą wiatę. Gdzie się brał kredyt? Tutaj. 20 tysięcy. Żebym miał i sobie kupię wiatę jakąś. Nie, tutaj nie ma, czyli to. Wiata na pojazdy, duża wiata na pojazdy, duży bruk. Mały bruk, może mały. Nie wiem, czy mi taki duży potrzeba. No, tak, ten mi starczy na pewno. Chciałbym go jakoś tak mądrze usadowić.
Tutaj właściwie nie byłoby głupie Q i E do obracania. Tak nawet pasuje, prawdę mówiąc. Chociaż nie wiem, czy tak, czy może tutaj, a tam bym sobie zaaranżował potem jakieś wiaty na pojazd. Nie wiem, ja to bym chciał jakoś mądrze zrobić, więc tutaj sobie jak na razie to strzelę. Okej. I mam taki bruk. Mogę sobie tam, prawdę mówiąc, wykosić, zanim to dałem. Ale też nie mam czym tego wykosić, więc dobra, niech tak już będzie. I sobie to tutaj wyrzucę. A nie, tu się wykosiło, okej. No to akurat. Najwyżej to potem pasami transportowymi jakoś ogarnę. Jeszcze tego nie używałem, tych pasów tak naprawdę. Czy ja to mogę w ogóle wyrzucić tak? Tak po prostu? Bo nie widzę tutaj żadnych guzików do tego. Czy ja to muszę przerzucić na inną przyczepę i potem tamtą przyczepą? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale spróbuję tak. Spróbuję to jeszcze na inną przyczepę zrzucić. To tym moim ulubionym traktorem sobie pojadę po tą przyczepę. A, dobra, ej, dobra, ogarnąłem to. Dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Już wiem jak to zrobić. Ach. Dobrze się położyłem na tą kontrolkę. Kurczę, no. Nie wiem jak to tu walnąć, może nie tak. Bliżej środka na pewno. Już prędzej tak. Dobra i... Aż kurczę. Dobra, tak, niech będzie. I uwaga, zróbmy to. Najpierw do góry może. Chociaż nie wiem, czy muszę aż tak do góry. Nie, chyba nie. Po prostu to sobie tak, o, wyrzucę. Patrzcie. O kurczę, jak działa, ale fajne. O, traktor mi trochę podniosło. Ale to pewnie przez to, że zahaczyłem o dach. Tak, zahaczyłem o dach. Nie fajnie. Dziwne rzeczy się dzieją z moim ciągnikiem. Mogłem to trochę dalej sobie stanę i może wtedy. Dobra. Ogarnąłem to. Jest. O jest. Nie, ważne, niemożliwe to jest po prostu. Fajnie to działa, fajnie to działa, naprawdę. Naprawdę ciekawie. Czy ci na spoko wygląda? Dobra, dzięki wam za oglądanie. Widzimy się na streamie, jak już mówiłem. Ogarniemy to może więcej osób, jeśli by mi się udało takie coś zaaranżować. Dzięki, no i na razie. Do następnego.